Cześć, ja nazywam się Jan Sobiesierski i zapraszam Was na pierwszy odcinek mojego bloga Sprawy Koronne. Zaczynamy! Zapraszam, Jan Sobiesierski. W 2019 roku Komisja Europejska wprowadziła całkowity zakaz połowu dorsza na Morzu Bałtyckim, co doprowadziło tym samym do zamknięcia kilkuset firm, które praktykowały na Morzu Bałtyckim rekreacyjny połów dorsza, czy też turystyczny połów dorsza. Doprowadziło to też do utraty pracy przynajmniej kilku tysięcy osób, nie tylko pracy, ale i też zarobków. A samych armatorów, właścicieli jednostek, zmusiło to do zamknięcia działalności gospodarczych. Jedyne co po tej sytuacji pozostało, to rdzewiejące jednostki pływające, stojące w portach. 16 stycznia 2020 roku przedstawiciele Sztabu Kryzysowego Rybaków Rekreacyjnych wraz ze stroną rządową podpisało porozumienie, w którym strona rządowa zgodziła się zabezpieczyć kwotę 150 milionów złotych na wypłatę odszkodowań dla armatorów. Jak się później okazało, porozumienie to było mitem. Żaden postulat nie został wypełniony do dziś dzień. Po podpisaniu postanowienia sprawa przycichła aż do kwietnia 2020 roku, kiedy to swoją pomoc zaoferował pan poseł Artur Łącki, który postanowił napisać w tej sprawie interpelację. Interpelacja poselska nie przyniosła żadnych znaczących rezultatów, poza tym, że odświeżyła po prostu temat. W sierpniu 2020 roku postanowiono wypłacić po 200 tysięcy złotych z tak zwanego tytułu covidowego dla każdego armatora. Oczywiście nie każdy armator te pieniądze dostał, bo trzeba było spełnić pewne warunki. Większość jednak te pieniądze dostało. Zabezpieczono kwotę 20 milionów złotych, z czego wykorzystano tylko 15. Pozostałe 5 milionów zwrócono do Skarbu Państwa. Od tamtego czasu do roku 2021, do grudnia, nie działo w sprawie się praktycznie nic. Odbywały się liczne posiedzenia komisji morskich, na których debatowano powyższy temat, ale bez żadnego rezultatu, bez żadnego zadowalającego rezultatu. Rybacy, tak jak byli w czarnej, tak są w czarnej do dzisiaj. W 2021 roku, 16 grudnia, w końcu komisja morska określiła, do jakiego ministerstwa należą rybacy rekreacyjni, i było to Ministerstwo Rolnictwa. Sztandary hipokryzji dla całej tej sytuacji zostały dopiero wywieszone 27 stycznia 2022 roku. Wtedy to w Sejmie pojawiła się poprawka do budżetu zakładająca wypłatę odszkodowań w wysokości już nie 150, a 70 milionów złotych dla rybaków rekreacyjnych. Niestety, poprawka większością głosów została odrzucona. Kilka tygodni wcześniej, 16 grudnia, na posiedzeniu Komisji Morskiej, gdzie gościem głównym był pan Paweł Kukiz, bardzo obiecywał pomoc. Niestety z tej pomocy, jak się później okazało, po kilku tygodniach zrezygnował, głosując za odrzuceniem poprawki. Za odrzuceniem poprawki głosował również pan poseł Czesław Hoc, rodowity kołobrzeżanin. Chciałem jeszcze powiedzieć na koniec, że po tragicznym dla rybaków głosowaniu 27 stycznia 2022 roku zostali oni bez pieniędzy i bez dalszych informacji co dalej. Zostali praktycznie bez przyszłości. Jedyne co po nich pozostało i po całej branży, to rdzewiejące w porcie jednostki, które nie nadają się do wykorzystania, bo zostały zbudowane pod konkretny typ działalności gospodarczej. Nie da się ich przebranżowić, nie da się ich zmienić.
trzeba je zezłomować. Ze swojej strony dodam tylko tyle, że ten materiał, który Państwo teraz oglądają, nie kończy całej sprawy. Dalej będziemy jako Konfederacja Korony Polskiej pomagać rybakom rekreacyjnym i spróbujemy rozwikłać ten problem. Konfederacja Korony Polskiej zawsze stoi na straży polskiego przemysłu, także i w tym przypadku. Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy na kolejne odcinki. Proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, pomoże nam to być na bieżąco w przyszłości. Dziękuję.